Cześć, witajcie w kolejnym odcinku TikToku. Mamy niedzielę, no i czas sobie trochę pomówić o sprzęcie. A w związku z tym, że tydzień temu wspominałem wam o tym, że mój rower jest trochę przeterminowany i w sumie to no już powoli będzie trzeba myśleć o czymś innym, to chciałbym ten temat dokończyć, bo okazuje się, że w sumie to nie jest to do końca prawda. I w komentarzach daliście mi znać o kilku produktach, których warto by było użyć, żeby te życie tego roweru trochę jeszcze przedłużyć. Więc to wideo będzie najbardziej skierowane do tych, którzy mają jeszcze stare ramy bez sztywnych osi, na oś 135 mm i średnica 10 mm, czyli na zwykły szybko zamykacz. No i się okazało właśnie, że takie rowery można jeszcze swobodnie przerobić na nową Shimanowską 12, no a znacznie łatwiej przerobić je na SRAMowską 12. Zaraz po tym, jak opublikowałem tydzień temu film, no to pojawił się na Facebooku komentarz z Piastą i to z Piastą od Shimano. To oczywiście nie jest jakiejś tam wysokiej rangi Piasta, nie jest to ani SLX, ani XTEC, to jest po prostu Piasta pozagrupowa, a jej symbol to FHMT500 i ta Piasta występuje zarówno pod szerokość osi 135 mm, jak i 141 mm. Jest ona także dostępna pod 142 12 mm i pod Boosta. Natomiast nas najbardziej interesuje to, że jest pod test, tak jak u mnie, 135 mm. I to nie jest jakaś hiperdroga Piasta, więc zaplecenie koła na niej to jest, podejrzewam, że wydatek rzędu 400 zł przy jakiejś fajniejszej obręczy. No, w każdym razie jest taka Piasta, ja wam tutaj gdzieś ją pokażę, jak ona wygląda. Podrzucę wam też w opisie link do strony Shimano. Jeśli chodzi o dostępność tej Piasty, to zrobiłem też już mały research w tej sprawie. W polskich magazynach jej nie ma, ale jest do ściągnięcia na pewno z Shimano Europe. Występuje też w ciągłej dostępności na kilku sklepach internetowych, więc można ją sobie spokojnie zamówić. Natomiast musicie zawsze zwrócić uwagę, czy jest dostępna pod taką ilość szprych, jaką byście chcieli. Inne rozwiązania też są jak najbardziej możliwe. Trochę bardziej to wymaga kombinowania i przerabiania, ale są takie możliwości, bo jeśli macie inne piasty niż Shimano, na przykład macie koła Mavica z tych nowszych Mavików, to możecie sobie podmienić po prostu bębenek, podobnie jest w kołach DT Suisa. No i jeśli chodzi o SRAMa, to jest też bardzo, bardzo podobna sytuacja, bo jeśli macie bębenki XD, to też możecie je wymienić właśnie pod te bębenki na 12 rzędów i wszystko będzie elegancko pasowało. I jeśli macie piastę 135 mm, to także możecie sramowskiego igla pod 12 rzędów używać. Natomiast to, co dla mnie jest ważniejsze od samego przerobienia napędu na 12 rzędów, to jest właśnie brak sztywnej osi, bo jednak kiedy jeżdżę na rowerach, które mają zarówno z przodu, jak i z tyłu sztywną oś, no to jednak to jest dużo bardziej odczuwalna różnica w sztywności jazdy. No i w sumie to chyba bardziej na tym mi zależy niż na samym dwunastkowym napędzie i myślę, że prędzej czy później i tak dokonałbym zmiany tego napędu. W kolejnym odcinku powiem wam trochę więcej o tym, bo nadarzyła się fajna i ciekawa okazja do tego, żeby, zresztą w kadrze jest mały spoiler, kto będzie bardziej spostrzegawczy, to się zorientuje, że no w przyszłości szykuje się u mnie mała zmiana sprzętu. I no i będę wam o tym opowiadał na bieżąco, jakie będę ruchy wykonywał w kierunku tego, żeby właśnie zmienić sobie rower na coś nowego, bo poszukiwania trwają. Idąc dalej jeszcze, kontynuując wątek tego, że jakby no nie wszystko, co tydzień temu mówiłem, do końca się pokrywało z tym, co można wykonać z nowymi rowerami, bo jak widać opcji jest wiele. A jeśli ktoś zagłębi się w odmęty AliExpress, to znajdzie jeszcze więcej rozwiązań, bo tam tego jest jeszcze dużo, dużo więcej. Natomiast to, co chciałem wam jeszcze na koniec przekazać, to jest to, żebyście pamiętali, że no nie zawsze to, co przeczytacie i zobaczycie w internecie, musi być do końca zgodne z tym,
co gdzieś wy sobie wyklikaliście i zobaczyliście. No i jeśli ktoś do was z ekranu mówi pewne rzeczy, to nie zawsze musi być to stuprocentowa prawda, jak widać na załączonym obrazku. No, dlatego warto sobie zawsze takie coś zweryfikować, bo jak się okazuje, ludzie w internecie to też ludzie i normalnie się mylą, jak wszyscy inni. No, to by było chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy Tech Talk. To bardziej była taka krótka errata do tego, co było tydzień temu. Więc jak się okazuje, mój rower nie jest aż tak bardzo przeterminowany, jak mi się wydawało. I jeśli wam wydawało się, że wasze rowery są przeterminowane, to może też tak do końca nie być. Tylko trzeba trochę więcej poszukać, niż to ja wykonałem tydzień temu. W przyszłym tygodniu Tech Talk będzie dotyczył już typowo sprzętu, tylko muszę wykonać odpowiednie wideo, więc nawet jeśli mi się nie uda tego zrobić w przyszłym tygodniu, to przełożymy go na za 2 tygodnie, a w przyszłym tygodniu pogadamy sobie krócej o czymś innym, bo szykuję taki jeden dłuższy odcinek, w którym bardzo mi zależy na wykonaniu kilku ciekawych ujęć, nie tylko takich mówionych do was prosto do obiektywu. No, to standardowo, jeśli wam się ten odcinek podobał, to podrzućcie kilka łapek do góry. Jeśli ktoś z waszych znajomych może interesuje się kolarstwem górskim, sprzętem i tak dalej, to spróbujcie może udostępnić gdzieś ten odcinek albo cały kanał, zaproście do subskrypcji kogoś znajomego. Ja nie ukrywam, że mi na tym troszeczkę zależy i że to jest zawsze coś miłego, jeśli widać te łapy i te rosnące subskrypcje. A muszę wam powiedzieć, że od czasu, kiedy w grudniu reaktywowałem program cykliczny i zacząłem regularnie nagrywać, no to widzę, że jednak fajnie to wszystko idzie do przodu, że kanał zaczyna się rozwijać, dostał takiego małego kopniaczka i bardzo mi się to podoba, więc na pewno będzie to wszystko dalej rozwijane. Na dzisiaj to wszystko, już was więcej nie męczę. Dzięki za uwagę, do zobaczenia i cześć!